Konfederacja postanowiła dać AfD nową nadzieję w Parlamencie Europejskim. I to dać ją całkiem dosłownie, bo trzech europosłów partii Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena dołącza do AfD, pozwalając Niemcom stworzyć własną frakcję w Europarlamencie. Na to narodowcy, czyli druga część Konfederacji, mówią: współpraca z AfD jest sprzeczna z interesami Polski. Ciekawe, prawda? To o tym porozmawiamy w podcaście Rzecz w Tym. Ze mną jest Jerzy Haszczyński, czyli szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jerzy, może na początek takie małe resume, żeby opowiedzieć w ogóle, jak do tego połączenia sił Nowej Nadziei i AfD doszło. W poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, było we frakcji Tożsamość i Demokracja z włoską Ligą Północną Salviniego i Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen. Zostało z tej frakcji wyrzucone. Za co? Czary goryczy przelały wypowiedzi jednego z polityków AfD, który bronił członków nazistowskiej elitarnej jednostki SS, no, która oczywiście była zaangażowana w największe zbrodnie II wojny światowej. I teraz, w nowej kadencji, AfD no, nie pozostaje zbyt dużo, jak po prostu stworzyć własną frakcję, skoro nawet Le Pen ich nie chce. To jest jedyna szansa na zaistnienie w nowej kadencji Europarlamentu. I tutaj naprzeciw przychodzi Sławomir Tyszka, bo trzeba wiedzieć, że żeby stworzyć taką frakcję, to nie tylko trzeba mieć określoną liczbę członków, tam 25, ale jeszcze to muszą być członkowie z określonej liczby krajów. Sławomir Tyszka, dawniej prawa ręka Pawła Kukiza, dziś prawa ręka Sławomira Mentzena, który za stanowisko dla siebie wiceprzewodniczącego frakcji po długich negocjacjach doprowadza do sojuszu między Nową Nadzieją, czyli częścią Konfederacji, a Alternatywą dla Niemiec. Tak powstaje frakcja Europa Suwerennych Narodów. I to tyle, jeśli chodzi o suche fakty. A teraz pytanie. Czego tak bała się Marine Le Pen, a czego i dlaczego nie boi się Sławomir Mentzen? No, na pierwszą część pytania łatwiej odpowiedzieć. Marine Le Pen chce być postrzegana jako normalna polityczka, chce, żeby jej partia była mainstreamem. Pewnie się to w znacznym stopniu udało, bo nawet w tej drugiej turze, w której przegrała, jeżeli chodzi o liczbę mandatów, to wygrała, jeżeli chodzi o liczbę głosów. 37% Francuzów nie miało problemu z zagłosowaniem na Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Także ona wykorzystała chyba szansę tuż przed wyborami we Francji, żeby się na dobre odciąć od Alternatywy dla Niemiec, właśnie po wypowiedzi Spitzenkandidata, czyli głównego kandydata Alternatywy dla Niemiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Maksymiliana Kracha, który zasugerował, dokładnie powiem, co powiedział, że to nie jest tak, że każdy SS-man był złym człowiekiem. W każdym razie on by takiej tezy nie sformułował. To wywołało wielką burzę. Czy nie było dobrych Niemców w otoczeniu Hitlera, to ja mam tu swoją teorię, że w różnych środowiskach niemieckich takie tezy były dopuszczane. I to nawet sam Krach powiedział, że przecież pod koniec życia Günter Grass, ikona, sumienie niemieckie, raczej lewicowe, przyznał się, że służył Waffen-SS. Więc o co chodzi, prawda? Dlaczego jest taki krzyk? No ale Marine Le Pen, widząc, że to jest nie do przyjęcia, uznała, że nie będzie współpracowała z AfD i to raczej jest na zawsze. W tym jest jeszcze jeden element, o którym chyba rzadko się mówi, bo ta frakcja, którą zbudowała Marine Le Pen, zwana patriotami albo patriotami dla Europy czy na rzecz Europy, grupuje partie, które rządziły albo mogą rządzić, czy współrządziły, jak w Austrii. Partia, która jest równie brunatna, takiego określenia świadomie użyję, jak AfD. Partia Wolnościowa w Austrii współrządziła już 2 razy na poziomie federalnym. Za pierwszym razem Unia Europejska miała z tym duży problem. Miała, ale potem już nie miała, bo kanclerz, który zaprosił do koalicji FPE, tę partię wolnościową,
Sebastian Kurz był taką gwiazdą mainstreamową, był lubiany przez Angelę Merkel na przykład. Także AfP rządziła także na poziomie landowym, nawet z partiami typu socjaldemokracja, więc to jest zupełnie niezwykłe, że w Austrii takie koalicje są możliwe. W Niemczech taka koalicja zawsze nie jest możliwa. Jest to partia przez wszystkie inne główne partie izolowana. W tej partii, którą założyła Le Pen, czy w tej frakcji jest też partia byłego premiera Czech Andreja Babisza, ANO. Partia też kiedyś bardzo mainstreamowa. No nie tylko dlatego, że utworzyła rząd, ale nawet ściskał się z Babiszem Emmanuel Macron przed zeszłorocznymi wyborami prezydenckimi w Czechach po to, żeby go po prostu wesprzeć w tych wyborach. Przypominam, że przegrał z generałem Petrem Pawlem, którego popierała właściwie cała demokratyczna, liberalna Europa. Ale jak był w jednej partii europejskiej Babisz z Macronem, to Macron zrobił mu uprzejmość i 3-4 dni przed wyborami przyjął go w Pałacu Elizejskim. Czyli żeby podsumować, ta partia, ta frakcja patrioci to są ci, którzy są zwycięzcami lub potencjalnymi zwycięzcami, no bo Le Pen się widzi jako potencjalny zwycięzczyni w wyborach prezydenckich we Francji w 2027. Natomiast partia, którą założyła AfD z częścią Konfederacji, czyli ta Europa Suwerennych Narodów, to są przegrani. Ale dodajmy, że Konfederacja miała świadomość, że to... Ale to tak nie jest, że Konfederacja idzie tylko do przegranych, bo Anna Bryłka i Tomasz Buczek, czyli ci europosłowie z Ruchu Narodowego, oni cały czas negocjują i pewnie dzisiaj w czwartek będzie jasne, co wynegocjowali. Negocjują dołączenie właśnie do patriotów dla Europy. No, szczerze mówiąc, nigdzie indziej chyba posłów Konfederacji by nikt nie chciał zaproszenia do innych partii nie dostają. No to jeżeli cokolwiek na ich obronę można powiedzieć, nikt ich nie zaprasza. Czyli taki Josh Owak są skazani na izolację. Czy będą razem z Le Pen, czy będą razem z AfD, i tak będą izolowani, z tym, że Le Pen, tak jak powiedziałem, daje gwarancję jakiegoś sukcesu. No, nikt nie zaprasza jednego polskiego europosła, o tym napisał dzisiaj Die Welt. Chodzi o Grzegorza Brauna. Tutaj nawet AfD postawiło warunek, że przyjmie posłów Konfederacji, ale nie Grzegorza Brauna. Dlaczego? Bo AfD nie spodobały się wypowiedzi o Holokauście Grzegorza Brauna, więc nawet dla AfD to było za dużo. Ale skoro Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji, mówi, że współpraca z AfD jest sprzeczna z interesami Polski, to o co jej może chodzić? Znaczy, ona sama wymieniła między innymi to, że AfD jest za odbudową Nord Streamu i uruchomieniem go podobnym. Czyli krótko mówiąc, do powrotu współpracy z Rosją, współpracy energetycznej. Nie wiem, czy dokładnie to jest w jej wpisie twitterowym, bo już całego wpisu nie pamiętam, no ale pewnie jej chodzi też o bliskość Rosji. Generalnie rzecz biorąc, niewątpliwie AfD jest partią bardzo, bardzo prorosyjską i nie ukrywała tego nigdy, i to jest już od dawnych czasów, po pierwszej, po aneksji Krymu, kiedy się pojawiły pierwsze takie drobniuteńkie sankcje Unii Europejskiej, to wtedy już AfD przeciwko temu protestowała. Jak się pojawiło więcej sankcji, to jeszcze wypisała sobie na sztandarach, że jest przeciwko sankcjom. W programie AfD jest też mowa, że co prawda Stany Zjednoczone nadal mogą być partnerem Niemiec, ale drugim partnerem Niemiec, dużym, ważnym, musi być Rosja. A jeszcze jest kwestia Chin, bo jeden z asystentów europosłów, bo europosła AfD w poprzedniej kadencji został aresztowany, jak się okazało, za współpracę z chińskim wywiadem. Tak, takie, i to nie dotyczy tylko niego, tego europosła, bo ten europoseł to jest właśnie ten, który wspominał o tym, że nie każdy SS-man jest złym człowiekiem, Maksymilian Krach, i on został w ogóle wyeliminowany z frakcji AfD, z delegacji AfD w Parlamencie Europejskim, czyli nawet samo AfD się go pozbyło, ale nie pozbyło go się z powodu podejrzeń o kontakty z chińskim wywiadem, tylko z powodu właśnie tej historycznej wypowiedzi. Jedni twierdzą, że AfD jest partią antypolską. Tutaj posłowie Nowej Nadziei
mówią, że nie można tak powiedzieć generalnie o całym AfD. Można by tu nawiązać do tego, do tej wypowiedzi właśnie o SS-manach, no bo tam by są różni ludzie, nie można tak generalizować. Jak by pan to ocenił? Czy AfD jest partią antypolską, czy nie? No nie ma w programie wpisanych żadnych haseł, które można by tak interpretować. No to oczywiście tak żartobliwie mówię. Niewątpliwie część Polonii niemieckiej głosuje na AfD. Nie wiem, jak wielka, tych badań nikt nie przeprowadził. W AfD jest też sporo polityków, którzy mają polskie nazwiska, chociaż często do tych polskich nazwisk już jest przyłączone jakieś bardzo niemieckie imię, typu tam Detlef czy Wolfgang. Trochę oczywiście ironizuję, no, ale w każdym razie potomkowie polskich emigrantów mają nawet, no, są nawet członkami AfD. Natomiast chodzi o innego typu zagrożenie dotyczące historii, nie mówiąc o tym, co przed chwilą mówiliśmy, o tym, że polityka, i to już jest prawdziwa polityka AfD, jest prorosyjska i to do bólu, i w momencie jakiejś zmiany geopolitycznej, to widać, że AfD chciałaby bardzo blisko współpracować z Rosją, co jest niewątpliwie zagrożeniem dla Polski. Już nie chcę tu snuć żadnych historycznych porównań, co oznacza dla Polski bliska współpraca Niemiec i Polski. Ale jest to partia, o tym chcę powiedzieć, która co najmniej puszcza oko do ludzi, którym się nie podobają zmiany granic w Europie. Nie ma żadnej wypowiedzi ważnego polityka niemieckiego, który by niemieckiej AfD, który by podważał granice na Odrze i Nysie. Poza jakimiś tam bardzo młodymi członkami tak zwanej młodej alternatywy, czyli młodzieżówki AfD, co czasami na coś takiego pozwalają. Ale jeżeli ludzie, którzy się nie pogodzili ze zmianami granic, głosują na jakąś partię, to na 95% głosują na alternatywę dla Niemiec i do nich są skierowane takie gesty czy wpisy twitterowe, jak szefowej, współszefowej partii Alice Weidel, która w zeszłym roku używała określenia Mitteldeutschland, czyli Niemcy Środkowe, na określenie południowej części dawnej NRD. Czyli to, co graniczy z Polską, to są Niemcy Środkowe. Jej zdaniem. Gdzie są wschodnie w takim razie? No właśnie. To pytanie się pojawia. Choć z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to określenie Niemcy Środkowe jest używane też przez mainstream niemiecki. Na przykład ten nadawca radiowo-telewizyjny, który obejmuje swoim zasięgiem trzy landy południowe w dawnej NRD, czyli Saksonię-Anhalt i Turyngię, nazywa się MDR, czyli Mitteldeutscher Rundfunk, rozgłośnia środkowo-niemiecka. Zwłaszcza w landzie Saksonia-Anhalt, który jest ciut dalej od polskiej granicy, ale też całkiem blisko, są bardzo różne instytucje, łącznie z gazetą, jakieś firmy, które mają właśnie to określenie Mitteldeutschland. Zawsze można powiedzieć, że to nie tylko AfD, ale to jest jakiś przekaz podprogowy. Jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W AfD znaleźli się wiekowi już politycy z dawnej CDU, znaczy oni byli w CDU, CDU cały czas jest w CDU, którzy uznali, że AfD to jest taka partia, na którą oni całe życie czekali, a jej wcześniej nie było. I to są politycy, którzy ewidentnie byli przeciwko traktatowi granicznemu polsko-niemieckiemu, przeciwko uznaniu granicy na Odrze i Nysie. I taką czołową postacią jest Erika Steinbach, znana przez wiele lat w Polsce ze złej strony. Była szefowa Związku Wypędzonych, czyli Wysiedlonych, która głosowała przeciwko temu traktatowi całkiem świadomie, czyli głosowała przeciwko uznaniu polskiej zachodniej granicy. Ona nie jest posłanką AfD, ale należy do AfD, a nawet jest szefową fundacji, którą ma AfD, tak jak każda partia niemiecka. CDU ma fundację Adenauera, SPD ma fundację Eberta. Oni mają fundację Erasma z Rotterdamu. To już jest po prostu ironią
humanista, jako patron skrajnie prawicowej, w znacznej części nacjonalistycznej. Jeden z patronów integracji europejskiej. Tak, tak. Oni są akurat zwolennikami odwrotności integracji europejskiej. No i to z dużą częścią Konfederacji ich łączy. Tutaj oddajmy głos Stanisławowi Tyszce, żeby on sam przedstawił powody, dlaczego wchodzi w taką kooperację. On mówi tak: z naszymi sojusznikami będziemy przeciwstawiać się szaleńczej polityce klimatycznej Unii, zagrażającej stabilności naszych państw i Europy, polityce imigracyjnej i próbą budowy europejskiego superpaństwa. Łączy nas wiele, czasem się różnimy, ale w polityce międzynarodowej, by skutecznie działać, trzeba starać się budować sojusze. No i w sumie to jest prawda o polityce. Tak, tylko że w wypadku AfD to, że czasem się różnimy, powinno być decydujące. Akurat to, co powiedział Tyszka, czyli sprzeciw wobec Zielonego Ładu, czy nie wiem, pewnie wspominał politykę imigracyjną unijną, no to w wielu innych frakcjach europejskich mogliby sobie znaleźć miejsce. Tak jak powiedziałem, pytanie, czy tam by ich chciano, to jest inna sprawa, ale akurat tego typu punkty programu mają też inne partie, co najmniej poczynając od europejskich konserwatystów i reformatorów, potem jest jeszcze ta frakcja patriotów i na końcu dopiero jest frakcja, do której się zgłosił Stanisław Tyszka. Także myślę, że pokazuje na bliskość, nie zauważając, że to, co ich dzieli, mam nadzieję, że akurat ich dzieli to podejście do historii i podejście do Rosji, to jest decydujące, że w takim momencie, w jakim jesteśmy, czyli wielkiej wojny u naszych wschodnich granic i w momencie, kiedy świat się po prostu może zawalić na ten moment, to traktowanie tego jako małą różnicę jest kolosalnym błędem. No chyba, że on też tak uważa, że Putin powinien zrobić porządek. No to może zostawmy już to pytanie bez odpowiedzi i dajmy po prostu naszym słuchaczom i widzom samemu to ocenić. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, dziękuję. Ja nazywam się Michał Płociński, to był podcast Rzecz w Tym. Zapraszamy do subskrybowania nas na YouTubie, subskrybowania także Rzeczpospolitej. Zapraszamy do nas na stronę rp.pl, a podcast Rzecz w Tym wraca w poniedziałek o godzinie 17. Od poniedziałku do czwartku premiery nowych odcinków. Dziękuję.